No siemaneczko wszystkim. Dzisiaj chciałem wam pokazać, jak cykasik Revoluta, który był kupiony miesiąc temu w Biedronce, w promocji, w wyprzedaży, taki lekko przywiętnięty. Jest tutaj u mnie na oknie, w domu oczywiście. I wypuszcza trzy listki. Tak to wygląda. Wiem, że cykas Revoluta potrzebuje się zregenerować, potrzebuje odpoczynku zimowego. I teraz nie wiem, co zrobić. Czy go dać w domu do innego pomieszczenia. W tym pomieszczeniu mam z 18 stopni, także nie wiem, czy to będzie dla niego odpoczynek. Czy go dziabnąć do szklarni. No tam zimą będzie około 10 stopni. No i właśnie, czy nic się mu nie stanie z tymi pięknymi listkami? Czy się nie zmarnuje? Jeżeli ktoś się opiekuje takim cykasem Revolutą, to dajcie znać, bo no chciałbym wiedzieć, żeby go nie popsuć, no bo szkoda, bo ładna roślinka jest. No, jeszcze wam pokażę kawę arabską. Jak ładnie rośnie. Muszę ją przesadzić koniecznie. Bo już ma tutaj za ciasno. No to jest oryginalne opakowanie, w którym była kupiona oryginalna doniczka. No więc ciaśniutko ma. No i tu jeszcze ciekawostka. Byliśmy w Malborku. I w lokalu takim jednym skubnąłem, zobaczcie, drzewko szczęścia Variegata. No już ponad miesiąc żyje, także chyba będzie żyło. No, to kończę cykasikiem. Jak możecie, to mi poradźcie. Trzymajcie się, na razie, cześć.